Witam hodowców. Ptaszki puszczone, tutaj komisyjna grupa przyszła, zawodowa. Panie Leszku, jak tam? Dziadostwo. Dziadostwo. A jak u Ciebie zdrowie? Dobrze, dobrze. A Twoje przyszły z rynku pocztowe? Przyszły. Dziady przyszły? Nie, dziady nie, to są gołębie. A twoje, to dziady. Twoje to kurwa dupy tu chodzą? Nie urywają. Tak. Co? Dupy nie urywają. Nie. To jest latanie. Małe stado. Puszczone z 5 minut temu. Po ostatnim locie. Leciutko je bez gonienia puściliśmy. Strat trochę jest, jak to zawsze. Tu samica doszła dzisiaj jeszcze, sprzed wczoraj. Tutaj dwa doszły. Wypuszczałem ich, nie chcą wyjść. Cepel wrócił, dużo gębi wróciło. Ale sporo nie ma gąbków. Damy radę. Damy radę. Po ostatnim oblocie gołąbków było na minusie 51. 41 doszło, to brakuje 9. Dzisiaj jeden przyszedł, to jeszcze 8. Tam siedzi taka samiczka na czerwonych kropkach. Na rynku nic nie było naszego. Gramy z 5 minut. Pan lis gonił, ale coś siadły mu za szybko, co? Nie wiem, nie widziałem. Widziałeś na lisa? Pana? W dachu. W dachu? Chodziły pana lisa gąbki? W dachu. W dachu dobrze mu chodzą? Tak. Tamto dupę urywa, nie? Aha. Urywa dupę? No, aż zestrać się można. Co? Aż zestrać się można. Tu kolega kupił za 5 zł na rynku. Skąd ten gąbek? To z Kołobrzegu. Z Kołobrzegu, ponoć wymiata. Damy go na rozruch? Ty, za 7 zł dam go na rozruch, zobacz jak chodzi. Świrują. Czarne są, jednego nie ma tylko. Zlikwidował tego jasnego, bo on ciągnie je tutaj. Kto zlikwidował? Kto zlikwidował tego jasnego? Żeby tata zlikwidował tego jasnego. Dobra, idę. Tutaj dwa chodzą moje. Żółta jest. W Biedronce. Zakupy robiłem. Zakupy robiłem. To jest Budapeszt jakiś. Widziałeś, jak z góry szedł? Nie gonimy już ostro. Obloczyki niech siadają, bo mają młode jajka, szkoda. Już nie ma ganiania. Tylko jest rozpuszczanie teraz będzie. Takie leciutkie. Słabo idą, bo Leszka chodzą pocztowe tutaj. Dlatego się zniżyły. Dobra, niech schodzą. Stado nieduże jest, z 90 sztuk. Część jeszcze w gojemniku. Kolega dzisiaj mówił, że tam za kanałem bardzo dużo gołębi po dachach się bujało. Moje. Ale wymiatają, kręcą. Gramy parę minut. Z rynku przyniosłem moje dwa. Zabrałem. Zadałem im kropki zielone. Puścimy. Wypad. Zaszparujemy, to niech siadają. Te to zaznaczyłem, wiesz, puściłem.
Jeszcze dają. Gramy z 5-6 minut i zrywamy się. Zamykaj drzwi za sobą, bo tam są trochę świrnięte te gołębie. A to po co? Jak otwieram drzwi, to bo tam gwoździk mi wypadł, wiesz? Możesz otworzyć te drzwi, Daniel, i zastaw tą deską, wiesz? To właśnie tym. No tak ono. Zajdą teraz tak szybko. Zniżyły się, bo leszka chodzą. Ten żółty nie pasuje mu tam. Samica jest tipra czerwona. Od leszka przyniesiona moja. Chyba ją wyrzuca na wyjazd. Nic jej nie będzie. O, coś tu schodzi. Co to się... To jest jakiś krucia. Obcy. Tam był obcy. Niech się daje. Dobra, trzeba wejść, nagonić się i zamknąć. To na dzisiaj tyle. Pozdrawiam wszystkich. Dobry locik.